Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Jestem na spotkaniu Retro Ligi Śmigły Wilno kontra Lechia Lwów. Dzisiaj będę arbitrem tego spotkania. Dziękuję organizatorom, że jestem na czarno. Wiadomo, czarny strój wyszczupla. Jestem w stroju przedwojennym. Gramy przedwojenną piłką, gramy w strojach przedwojennych. Nie ma numerów. Przedwojenne zasady. Można podawać do bramkarza. Bramkarz może zrobić tylko dwutakt, jak w koszykówce. Zobaczcie, jak to wszystko wyglądało od kulis. Zapraszam. Co mnie zszokowało? To, że w spodenkach tylko ja mam kieszenie. Asystenci nie mają. Pomysł udało się zrealizować w tym roku, ale urodził się dużo wcześniej. Półtora roku temu założone zostało Stowarzyszenie Retroliga. Mniej więcej rok temu w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie prezentujące jakby tę formułę, pomysł na to. Koszulki drużyn, które zgłosiły się do tych rozgrywek, 5 drużyn. No i tak się zaczęło, ponieważ pomysł wywodzi się z ruchu rekonstruktorskiego. Te zespoły piłkarskie, które przypominamy, tworzone są w tej chwili przez grupy rekonstrukcyjne, w naszym przypadku przez grupę rekonstrukcji historycznej 58 Pułku Piechoty. Przypominania mundurów, barwy, broni. Przeszliśmy po części, poszerzyliśmy działalność na przypominanie przedwojennego sportu. My konkretnie najstarszego polskiego klubu piłkarskiego Lechii Lwów. Fajna zabawa, fajna inicjatywa. Oby więcej takich spotkań. Cieszę się, że mogę być tutaj. No i zobaczymy teraz kawał przedwojennego futbolu. Mecz wpisany w obchody stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. 100 meczy na stulecie. Lechia Lwów stała się dla nas jakby pierwszym wyborem i te barwy reprezentujemy, barwy biało-zielone, najstarszy klub w Polsce. Mam nadzieję, że ci przodkowie, którzy gdzieś kiedyś byli prekursorami piłki nożnej w Polsce, teraz są dumni z tego, że w ten sposób to robimy. Dzierżoniowy pamięta się o Lechii Lwów, ale my też pamiętamy, że Lechia Gdańsk bardzo pięknie kultywuje tradycję i chyba jest taką córką Lechii Lwów, a Lechia Dzierżoniów to taka wnuczka. Taka kuzynka. Bardzo duże różnice są w sprzęcie wojskowym, takim jak buty piłkarskie. No, buty piłkarskie można ocenić. Są po prostu niewygodne bardzo. To jakbyśmy grali w trzewikach, które są na drewnianej podeszwie, na drewnianych kołkach, no i skórzane. Przód buta jest naprawdę bardzo twardy, tak jak olejaki, nie wiem, kiedyś takie były. Przed wojną but nie miał pomagać grać, tylko miał chronić. Tak jak wszystkie inne buty, tak jak trzewiki w wojsku, tak jak trzewiki noszone na co dzień, trzewik piłkarski, trzewik sportowy miał przede wszystkim jedną funkcję – ochronę stopy. Luka jest całkiem inna niż w dzisiejszych czasach, jest lżejsza typowo. No ale jak widać, naszej drużynie to nie przeszkadza, bo operujemy ją prawie tak samo jak tą nową piłeczką. Można ją porównać do piłki, do siatkówki. Najgorsze jest, jak jest mokro i ona namoknie, no to wtedy już jest jak piłka lekarska. Początki Retroligi to jest bardzo ciekawy temat, gdyż w 2014-2015 natrafiliśmy na dokument w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Były to dokumenty dotyczące przedwojennego sportu, a dokładnie instrukcji technicznych, pamiętając o tym, że przedwojenny sport to jest Wojsko Polskie i Wojsko Polskie wszystko usankcjonowało dokumentami. I te dokumenty, natrafiliśmy na nie, tam było jak uszyć buty, jak uszyć koszulkę, jak uszyć getry. Rozpoczęliśmy od 2015 rozgrywki turniejowe, jeszcze nie w tej wersji obecnej, gdzie jest 11 zawodników. I to było, można powiedzieć, to dało początek powstania Retroligi. No
najważniejsze jest to, co się posiada w sercu i zapał do gry. Jeżeli już zespół się znajdzie, zespół zgłaszany jest przez Stowarzyszenie Blu bądź Fundację Historyczną, chodzi o to, żeby instytucja miała osobowość prawną. Kolejna kwestia to jest uszycie strojów. Pomagamy szyć stroje, pomagamy szyć buty. Mamy firmy, które nam to robią niemal tak jak przed wojną, czy w ten sam sposób są te stroje uszyte, ale dosyć istotną rzeczą jest, jak to ma miejsce w kwestii rekonstrukcji historycznej, ustalenie, jakim klubem się chce grać, pamiętając, że my dopuszczamy do rozgrywek tylko kluby, które przestały istnieć w 1939 roku. Wasik, Polski Związek Piłki Nożnej, realizuje taki projekt 100 meczów na stulecie PZPN-u. Dziś mecz numer 95. Mecz szczególny, niepowtarzalny. Bardzo się cieszę, że mogłem zasmakować tego, czego wy mieliście przyjemność smakować cały rok. No, połknąłem chyba bakcyla, na pewno będę się interesował jeszcze bardziej. Na ręce kapitana, decyzją organizatora. Brawo! Brawo. Niedziela, słonko, piłka nożna, spać się można, wspaniała sprawa.